Cześć, ja jestem Ziemniak i przyznam, jestem dużym fanem marki SteelSeries. Moją pierwszą myszką, w której się naprawdę zakochałem od tej firmy, był Sensei Fnatic Edition, którego możecie zobaczyć tutaj, bo pożyczyłem go jednej znajomej, a i od tego czasu trochę ta myszka przepadła, ale walczę o nią i już niebawem wróci do mnie, do mojej kolekcji. Zaraz po tym, jak ją straciłem, odczułem wewnętrzny brak, więc szybko pobiegłem do sklepu i kupiłem sobie Senseia Raw Rubberized, czyli wersję myszki, która jest cała w gumie i nie ma żadnych dodatkowych ekraników od spodu, jest o wiele lżejsza. Ostatnio jednak SteelSeries zaskoczyło mnie nową myszką Sensei 310, z którą nie rozstawałem się aż do tygodnia wstecz. Będąc przyzwyczajonym do tych symetrycznych kształtów Senseia, stwierdziłem, że dam szansę komuś innemu. Więc dzisiaj SteelSeries Sensei Rival 110, czyli myszka dla praworęcznych. W takim momencie filmu warto by było zrobić jakiś unboxing i powiedzieć o tym, że ta myszka ma 7200 CPI, że ma czarny matowy finish, ale wiecie co? To nie jest w tym momencie ważne. Najważniejszy jest jej kształt, który bardzo mocno odbiega od tego, jaki feeling jest tej myszki w ręce, czyli Senseia. Z samego początku myślałem, że Sensei to jest jedyna prawidłowa opcja, ale po okresie tygodnia używania Rivala, który jest myszką asymetryczną, muszę przyznać, że po prostu się przyzwyczaiłem. Na samym początku bardziej mi odpowiadał ten kształt Senseia ze względu właśnie na jej masywność, bo sama mam łapy farmera wielkie. Natomiast Rival jest przeznaczony dla osób o drobniejszej budowie ręki, bo ta myszka wtedy po prostu bardziej leży. W porównaniu do tej, która jest po prostu wielka. Jeżeli chodzi o ergonomiczność tych sprzętów, to scroll praktycznie jest taki sam. Podobnie guzik na górze, boczne przyciski w bardzo podobny sposób się wklikają. Jedynie Rival po prawej stronie nie ma żadnego przycisku w porównaniu do Senseia 310. Dodatkowo Rival ma tutaj plastikowy element w porównaniu do gumowanego boku od Senseia. Mimo wszystko faktura, jaka się tutaj znajduje, zapewnia odpowiednią przyczepność. Czemu tak musi być, jak człowiek chce pogadać o software'ze? SteelSeries Engine 3 już znacie. Jak sami możecie zauważyć, jest tutaj myszka, jest możliwość ustawienia sobie CPI, czyli mam 800 i 1600, natomiast oczywiście najważniejsze, nie zabrakło podświetlenia LED. Zobaczcie, jak pięknie te kolory się zmieniają, delikatnie przechodząc przez całą tęczę. Jak w naturze, kiedy pada deszcz i słońce świeci, a czarownica ciasto kleci. Ciekawym elementem są skróty klawiszowe, których można użyć do operowania bocznymi przyciskami. Mój piąty przycisk ustawia okno z lewej strony, przez to automatycznie mogę z prawej podzielić ekran na drugi program, natomiast czwartym pokazuje pulpit. Podobne wciśnięcie pokazuje z powrotem aplikacje, które działały. Wraz z nową serią myszek pojawił się sensor Trumów 3. Tutaj mamy Trumów 1. Oba te sensory pozwalają na trakowanie 1:1 pomiędzy 100 a 3500 TPI. Tyle, że w tej da się najniżej ustawić 200 CPI. Czyli dużej różnicy tak naprawdę nie ma. Zapewnia trakowanie, jest dokładna. Tutaj jest 50G, jeżeli chodzi o wytrzymałość przyspieszenia, tutaj 30. Ta ma współczynnik IPS 350, natomiast ta ma 240. O tych wszystkich dziwnych nazwach możecie się dowiedzieć więcej z materiału, który podlinkuję na końcu. Ale ostatnią rzeczą, jaką chciałem powiedzieć, to różnica maksymalnego CPI. 7200 w Rivalu, a tutaj 12000 w Senseiu. Tylko dobrze wiecie, że raczej nikt nie używa myszek na tak dużej czułości, bo już po 3500 zmniejsza się jej dokładność. Chyba, że ktoś ma, nie wiem, 40x40 monitorów, to wtedy na kim 400, 800 czy 1200 nie byłby w stanie operować. Zawsze mówiłem, że jestem fanem SteelSeries, dlatego że mi się strasznie Sensei podobał, ale Rivala nie miałem odwagi sprawdzić. Teraz po tym tygodniu, który spędziłem razem z Rivalem, mogę w pełni powiedzieć, że jestem fanem wszystkich myszek od SteelSeries, czyli i Rivali, i Sensei. A jeżeli miałbym ją wybierać na przykład w podróż, to zdecydowanie wybrałbym Rivala, ze względu na jakieś takie uczucie, że jak wracam do domu, to siadam na kanapie, ale jak jestem w drodze, to wybieram coś takiego węższego, mniej co pasuje do takiego drobniejszego mobilnego sprzętu. Jest to wersja trochę tańsza, dlatego że tu jest sensor Trumów 1, nie Trumów 3 i guziki, przyciski są łączone, ale wciąż są to switche, które wytrzymują 30 milionów kliknięć, a więc od dzisiaj do bardzo odległej przyszłości. Jeżeli szukacie dobrego prezentu dla gracza, który jest w tym momencie w dosyć niskiej cenie, to daję wam linka w opisie. Próbuję grać w odbiciu lustrzane w Minecrafta, ale troszeczkę mi to nie wychodzi. Czy tam jest ten ziomek? No, poszli wszyscy. Jakość Rivala niczym nie odbiega od Senseia. Obie myszki mi się po prostu podobają i ten filmik mógł wyjść na coś takiego, że o rany, ziemniak SteelSeries, ale ja serio jestem po prostu takim wielkim fanem tej marki, bo wiele myszek w swoim życiu próbowałem, z wieloma próbowałem się na dłużej zaprzyjaźnić, ale nigdy nie mogło dojść do takiego bezpośredniego połączenia między mną, moją ręką, komputerem i tym, co mi się wyświetla na ekranie. O kurczę,
topię się. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Ja Wam daję linka do Rivala w opisie. Oprócz tego tutaj dwa filmy. Jeden, który dotyczy tego, jakie to są te wszystkie skróty. CPI, IPS, całe to akceleracje i inne tego typu. Natomiast tu z boku pojawia się losowy filmik, który został wybrany specjalnie dla Ciebie. Dzięki Wam wielkie za oglądanie. Do zobaczenia i cześć!